Piotrze, ty podobno wiedziałeś już troszkę wcześniej o tym, że Adam ma zamiar wrócić do skoków. No dokładnie, coś tam mówił, wiadomo, skokarz teraz Noriaki kasał i pokazał, że da się skakać do oporu i da się odnosić cały czas sukcesy. Myślę, że to też było powodem trochę, że Adam się będzie wracał do skoków. A powiedz mi, czy ciebie to dziwi, bo przecież Adam mówił kilka razy, że nie będzie wracał do skoków. Może jest coś takiego, że skoczka nawet po zakończeniu kariery ciągnie jednak na tą skocznię. Myślę, że tak, no bo wiadomo, to jest coś takiego, coś, co się robiło całe życie, no nawet można popatrzeć na przykładzie Jana Ahonena, że też dwa razy się wracał i no i cały czas go to kręci, skoki narciarskie. Myślę, że Adam też swego czasu, no wiadomo, że miał postanowienia, że już nie będzie wracał, ale myślę, że to dobra decyzja. Myślisz, że łatwo mu będzie wrócić, bo to jednak 3 lata i trochę kilogramów przybrał? Znaczy się, myślę, że tak, no, w zasadzie trening mały wystarczy, że trochę dietę sobie przypilnuje, wróci do treningu i te kilogramy, myślę, że to mu powinny zejść, bo on jest raczej budowy z takiej szczupłej, także z tym akurat nie powinno być problemu, a myślę, że trenować też umie, bo w zasadzie całe życie trenował, także nie powinien mieć z tym problemów. No to chyba się cieszysz. No pewnie, jak najbardziej. Adam to jest zawodnik, w zasadzie legenda, najbardziej doświadczony. No i znowu go zobaczymy na skoczni, także no, znowu będzie można z nim potrenować. No to w takim składzie, jak Adam wraca, Kamil jest na topie, wy z Maćkiem też potraficie tam do pierwszej dziesiątki wskakiwać, nawet się ocierać o podium, to chyba drżycie narody świata z taką reprezentacją Polski. Myślę, że tak, no to jest w zasadzie bardzo silna drużyna się szykuje, no zobaczymy, jak to w praktyce będzie. Myślę, że staniemy się potęgą w końcu. Dzięki serdeczne w takim razie, pozdrawiam i do usłyszenia. No również pozdrawiam, na razie.